Dzień dobry moi mili, dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale, słuchajcie. I zapraszam do filmu, który pokazał się, ukazał się około rok temu, około 12 miesięcy temu, pierwszy raz na moim kanale, czyli za rok od teraz. Sprawdzimy sobie znak po znaku, do czego dążymy, co jakby, na co warto zwrócić uwagę, być może jakby w jakiej pozycji, na jakiej pozycji być za rok od teraz, co dobrego w każdym bądź razie, na tym będziemy się koncentrować i później sprawdzimy sobie, dlaczego tak i co ewentualnie mogłoby stanąć na przeszkodzie. Ja wiem, że ten film się Wam spodobał, wielokrotnie go oglądaliście w ciągu roku i dlatego postanowiłam powtórzyć temat, więc zaczynamy kochani i zaczynamy od barana. Moje drogie barany, do czego dążymy? Wiecie, że to jest Wasza energia, to jest Mars w baranie. Dla mnie to jest takie planowanie, które ma się przełożyć na podjęcie realnych działań później. Nieuzależnianie własnej drogi od decyzji kogoś, tak? Tu my sami wybieramy. Jakieś trochę rozdroże, ale moim zdaniem chodzi o to, żeby wybrać dobrze, żeby się zastanowić, ile przeszliśmy i gdzie ruszyć. Zmiana kierunku, miejsca, życia, bycia, pracy. Mieszkania być może, ok, coś związanego z Waszym własnym rozwojem, podjęcie jakichś nowych, w miarę świeżych wyzwań. Zobaczmy, dlaczego... Tak, tutaj jest sprawiedliwość, czyli jakby tak jakby za rok od teraz jakieś sprawy ważne dla Was, sprawy administracyjne, ważne dla Was sprawy sądowe będą za Wami i to pozwoli Wam podjąć dalsze decyzje, tak bym tutaj określiła to, i ruszyć do przodu. Czyli zamknij swoje sprawy sądowe, administracyjne, urzędowe, te, które jakby Twoim zdaniem wymagają wyjaśnienia, coś, co wymaga podjęcia uczciwych, odważnych być może decyzji, bo tak jakby karty wskazują, że za rok od teraz to Cię uwolni i pozwoli Ci jakby podjąć kolejne decyzje, kolejne kroki. Będziesz miał jakieś spektrum możliwości. To się pokazało dla barana. Zobaczmy, co mogłoby blokować. Znaczy, ten król mieczy blokuje wtedy, kiedy, słuchajcie, nie ma obiektywnego wglądu lub składa jakieś obietnice bez pokrycia. Więc to, co moim zdaniem pokazuje się jako taki element, ok, ta droga, która tu się przede mną zarysowała, nie będzie dla mnie dostępna, ten wybór nie będzie dla mnie możliwy. To jakby blokadą pokazuje się albo jakiś falstart, albo złożenie deklaracji bez pokrycia przez którąś ze stron. No tak bym to określiła, wiecie? Naprawdę. Więc dbaj o swoje. Pilnuj swojego. Doprowadź wszystkie sprawy do końca, które do prowadzenia być może wymagają, żeby jakby mniej więcej z końcem przyszłego roku planować sobie nowe możliwości, być świadomym tego, co przed Tobą i w którą stronę chcesz podążać. Bo to, co mogłoby Ci zablokować tutaj rozwój tych zdarzeń, pokazuje się nam jako sytuacje, w których ktoś nam coś obiecuje, nie dotrzymuje słowa, albo na odwrót, mniej więcej, taka energia tu się pokazuje. Następnie, słuchajcie, ktoś jest taki powiedziany, no jakieś wierołomstwo w każdym bądź razie, jakiś falstart tutaj, nieprzemyślane sprawy, bądź za szybko brane sprawy w swoje ręce, bo pamiętajmy, że w karcie sprawiedliwość staramy się być obiektywni właśnie, żeby wszystko sobie przemyśleć, więc... To dla baranów, kochani. Możecie sobie jak najbardziej jeszcze zweryfikować informacje, które pokaże Wam ascendent na przykład. Jak obliczyć punkty horoskopu urodzeniowego, link zostawiam w opisie filmu. A teraz tasuję kartę i zapraszam byki. Okej, moje drogie byki. Sześć mieczy.
Czyli tak, kompletne wyzwolenie z jakichś takich mentalnych historii, które nas blokowały, które były jakąś taką historią negatywną. Odsuwamy się od bólu, od konfliktu, uspokajamy umysł, idziemy w kierunku nowego potencjału. Czujemy, że jest to dla nas uzdrawiające, że to jest to miejsce, gdzie chcemy być. Czasami jest to związane z tym, że zostawiamy za sobą coś destrukcyjnego, tak? Jakiś balast, który nam w niczym nie pomagał. Ale zmierzamy w kierunku, który my odczuwamy i przede wszystkim rozumiemy dla siebie samych jako lepszy. Jakiś progres, poprawa, odejście od problemów, wyzwolenie z trudności, tak? Tego rodzaju historie, bardzo ładna energia. Sześć mieczy to karta brama, pamiętajcie. To jest jedna z fajniejszych mieczowych energii, która mówi, obrałem kurs i wierzę, że lepsze przede mną. Więc co przemawia za tak? Karta kochanków i dwie buławy. Wybór, który będzie po drodze wykonywany przez Was, dokonywany przez Was, drogie moje byki, powinien być oparty na miłości, pasji, bo to są takie energie. W kochankach mamy wybór, natomiast ten wybór, on wynika z tego, czego naprawdę pragniemy, z tej szczerości w nas zawartej. Dwie buławy również mówią o wyborze, jak wiemy, natomiast pamiętajmy, że jest to wybór buławowy. Każda z tych możliwości może być z jakiegoś powodu korzystna, co może trochę utrudniać podjęcie decyzji, natomiast pamiętajmy, o czym mówią buławy. One mówią o naszej woli do tego, że pragniemy coś zrobić. One mówią o tym, że coś nas rozgrzewa do działania. One mówią o pasji. I takiego rodzaju powinien być to wybór, tak, a może kilka wyborów, kilka decyzji, opartych na świadomości, że tego naprawdę pragnę, że to jest dla mnie najlepsze, łącznie z, no, w kochankach z tym, że wiemy też, jakie konsekwencje za tym się ukryją. Natomiast w szóstce mieczy, koniec końców, wychodzi nam to na dobre. Tutaj rozwiązują się jakieś dylematy, rozwiązują się jakieś problemy, odkrywamy nowe możliwości. Co mogłoby to zablokować? Jeśli ten tranzyt tutaj ma związek z jakimiś kwestiami finansowymi, to materialnymi, tak to nazwę, które zatrzymują, nie pozwalają się uwolnić, to na pozycji blokady pokazał się ktoś, kto będzie asertywny względem zwrócenia Wam tego, co Wasze, podzielenia się jakimiś zasobami z Wami, tak? Przytrzyma coś przy sobie i ten zasób, który ta osoba przy sobie przytrzyma, spowoduje właśnie, że to mogłoby się opóźnić. Tak się tutaj nam to pokazało, moje drogie byki. Natomiast myślę sobie, że jeśli nawet będą takie sytuacje, bo na następną kartę spojrzałam, to jest 10 mieczy, że nawet jeśli będą takie sytuacje, to raczej powiedziałabym, ta sytuacja choć może być taka, powiedziałabym, wyczerpująca, to żeby tutaj być, może trzeba przez nią przejść. Więc staraj się po prostu, jak to się mawia, uspokoić głowę, uporządkować myśli, tak? I zacząć jeszcze raz rozmowę, wrócić do rozmowy, ponownie jakby zawalczyć o swoje. Takie informacje dla byków, kochani. Bardzo Wam dziękuję, uważajcie na siebie, tasujemy karty i zapraszam bliźnięta. Moje drogie. Do czego zmierzamy? Sześć kielichów. Słuchajcie, no wszystko to, co do czego odczuwamy ogromną przyjemność ogólnie. Gdzie jest dużo bardzo pozytywnych, pięknych wspomnień, dużo uprzejmości, dużo silnych emocji.
gdzie jest komfort połączenia ze sobą. Karta bratnich dusz, jak wiemy, karta bardzo silnych połączeń ogólnie, karta przeszłości, która wpływa na naszą teraźniejszość. Natomiast mam nadzieję, że ona będzie wpływać w sposób absolutnie żywy i optymistyczny, tak? Czyli będzie nas budować. Chodzi o to, żeby to nie było jakieś melancholijne. Wszystko to, do czego bliźniak, z czym bliźniak czuje połączenie, bardzo silne, a być może teraz to wszystko, za czym czujesz tęsknotę, bo nie masz tego w swoim życiu, w swoim otoczeniu. To mogą być ludzie, to mogą być miejsca, to może być Twój pomysł na to, żeby coś nowego robić w życiu. To może być z kolei jakaś tęsknota za czymś, co kiedyś robiłeś w życiu i czujesz, że to jest jakby dla Ciebie. Taka energia, słuchajcie. Pełna życzliwości, pełna harmonii. Tu jest też wzrost harmonii w obecnych relacjach, słuchajcie, w których jesteście. Więc zobaczmy, co przemawia na tak. Słońce, to Cię ucieszy, no niewątpliwie. I 9 monet. Jeśli to jest finansowo-zawodowe i masz to w duszy, ten pomysł, który chcesz rozwijać, to jesteś Ty po prostu, to rób to dalej, bo ta 9 monet mówi, jak dla mnie, o sukcesie zawodowym. Natomiast co przemawia na tak? Po pierwsze, słońce, które przyniesie wiele radości, otworzy Twoje serce jeszcze bardziej na radość. To jest też, umówmy się, no, czas sukcesu, zasłużony bardzo. Po drugie, mamy 9 monet, co oznacza z kolei osobę radzącą sobie w życiu, finansowo, materialnie, nie narzekającą. Tak? Więc jeśli to 6 kielichów, moje drogie bliźnięta, i teraz uwaga, jest czymś w Was, jeśli chodzi o taki aspekt natury, nie wiem, pasja, o której zawsze myślałem, żeby właśnie wdrażać ją w życie, żeby przełożyć to na jakiś taki bardziej namacalny punkt działań, to może jest tutaj jakaś wskazówka dla Was, żeby w tę stronę iść. Bo te wszystkie pomysły, jak rozwijać tę działalność, bo te wszystkie idee, które będą się za tym kryły i później działania, które będą za tym kroczyć, one są w Was tutaj. Co z Was wyniknie ta autentyczność, która też pozwoli się odróżnić od innych na przykład, prawda? Co mogłoby przeszkodzić? I teraz tak, powiem tak, zacznę od głupca. On jest super, natomiast on bywa infantylny, nazbyt ryzykuje. Więc może mieć coś za szybko podjęta decyzja, może zostać coś, może nie zostać przemyślane przez Was odpowiednio, zaplanowane być może. I to się pokazuje jako przeszkoda. A w trzech buławach, słuchajcie, tu jako przeszkoda powiedziałabym, że czasami możecie złapać jakieś takie zwątpienie, że nie osiągniesz oczekiwanych rezultatów. Że jakby jeśli pojawią się nawet jakieś trudności z realizacją tych działań podjętych tutaj, w kierunku jakby powrotu do tego, co Ci w duszy gra, czego pragniesz, co jest naprawdę Twoje i z czym czujesz się tak cudownie, to tak naprawdę ostrzeżenie jest tu takie troszeczkę, żeby Cię to nie zdemotywowało. Najnormalniej w świecie nie zdemotywowało, tak? Jeśli to będzie zawodowe, słuchajcie, i będziecie planować, wdrażać w życie zawodowo i wykorzystywać jakiś swój dar, jakiś potencjał, który w sobie nosicie, to wydaje mi się, że ten głupiec jest trochę ostrzeżeniem przed pewnego rodzaju współpracą z ludźmi niedoświadczonymi w jakimś zakresie, zbyt lekko podchodzącymi do swoich obowiązków, to bym jeszcze tutaj na to zwróciła uwagę, moje drogie, bliźnięta. Jeśli to 6 kielichów jest jakimś miejscem z przeszłości dla Was ważnym, w którym chcecie coś robić, coś zmieniać, coś przekształcać, to powiedziałabym, że nie wiem, czego dotyczy pomysł, ale wydaje mi się, że on przede wszystkim przynosi sporo radości, a z drugiej strony ma odzwierciedlenie na świat materialny, czyli przełożenie na materię, krótko mówiąc. Dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, tasujemy karty, zapraszam raki. Moje drogie raki.
Zaczynamy. Moje drogie raki, zaczynamy. Dokąd zmierzamy? Karta papież. Ogromnej wiedzy. Wiedzy, która prowadzi do wewnętrznej mocy. Manifestowania różnych rzeczy w naszym życiu, posiłkując się o wiedzę, którą mamy w sobie. Stałe związki, stałe relacje, fajne partnerstwa, nie tylko romantyczne historie. Wartości, które być może przekazujemy otoczeniu, ludziom dla nas ważnym. Karta ogromnego rozwoju osobistego i duchowego, tak? Więc jakiś wyższy poziom w tym, co robicie, w tym, co jest dla Was ważne. I ogromna wiedza, ogromny zasób wiedzy po prostu. I umiejętność manifestowania tej wiedzy. Zobaczmy, dlaczego, jakby, co karty wskazują, jakby w tym, potwierdzając, żebyś się, drogi raku, rozwijał w tym kierunku tutaj. Będziesz może kreował trendy za rok w jakimś konkretnym aspekcie. Co przemawia na tak? Transformacja. To będzie dla Ciebie ogromna przemiana. No i dojście do takiego poziomu mistrzowskiego, powiedziałabym. Masz same wielkie arkana. Karta transformacji i karta diabła. I tutaj kartę diabła odczytam jako, powiedziałabym, taki poziom mistrzowski w tym, co robimy. Naprawdę. Nie widzę tutaj restrykcji, które miałyby Cię hamować, bo te restrykcje, nawet jeśli będą, to je zerwiesz w karcie transformacji. Więc ogromna przemiana, może zrezygnowanie z czegoś, co generalnie tutaj blokowało ten rozwój, mogłoby zablokować ten rozwój. Bo idziesz w tym nowym kierunku i to naprawdę Cię pochłonie. Diabeł, jak robimy coś, co nam się niesamowicie podoba, słuchajcie, to potrafi nas pochłonąć tak bardzo, że nie zauważamy, kiedy mija czas. W sensie, kiedy mijają minuty, godziny i tak dalej, i tak dalej. Więc na to bym też zwróciła uwagę. Natomiast też ktoś kończy z jakiegoś rodzaju. Bo i zobaczcie, tutaj na tej karcie mamy ten nagrobek tam, prawda? Spoczywaj w pokoju, to jest karta transformacji. Czyli tak, druga interpretacja moja. Diabeł, który mógłby oznaczać jakieś restrykcje, jakieś destrukcyjne przyzwyczajenia, jakąś toksyczną postawę, toksyczne przyzwyczajenia. Z tym kończycie, z tym kończy rak. Czymkolwiek to dla Ciebie jest, ale to jest druga z interpretacji podana tylko na marginesie. I tutaj jakby za rok od teraz jesteś mądrzejszy o wiele doświadczeń, które przeszedłeś, drogi raku, silniejszy i gotowy chyba, żeby przekazywać jakieś swoje doświadczenia i wiedzę innym ludziom. Co mogłoby to zablokować? Myślę, że na przeszkodzie ewentualnie mogłoby stanąć jakiegoś rodzaju zdarzenie, takie zachwianie poczuciem Waszej własnej wartości. Jakiś brak, który Wy odczuwacie w tej sytuacji, który może mieć przełożenie na to, że przestajemy w siebie wierzyć i albo nie robimy tego z pewnością siebie. Powiem Wam też tutaj jakieś kwestie takie zmęczenia po prostu. Jeśli tutaj faktycznie, drogi raku, będziesz chciał coś doprowadzić do tego poziomu mistrzowskiego, tak to nazwijmy, to sama energia, to bardzo Ci to może wydrenować energetycznie. I to chciałam powiedzieć. Tak, możesz się dać temu tak pochłonąć, że zapomnisz o sobie. I ten diabeł to jest tak, okej, dostałem to, co chciałem, ale bardzo mnie to zmęczyło i to się tutaj pokazuje. I dlatego uważam, że ta raczej szóstka monet, która jest energią bardzo harmonijną, taką stabilną, przepływów bardzo harmonijnych, taka, która mówi o życiu jakby zgodnie z zasadą naturalnego dawania i otrzymywania, trochę jest przestrogą, żebyś o tym nie zapominał właśnie, o tym balansie. Bo cokolwiek Cię tu pochłonie, niewątpliwie bardzo Cię rozwinie, ale też może zabrać momentami trochę sił. Dziękuję bardzo. Tasuję karty, zapraszam lwy.
No uwaga, uwaga. Zaczynamy. Zaczynamy. Moje drogie lwy, co u Was? To jest Saturn w lwie. Wydaje mi się, że będzie walka o coś, ale to taka konstruktywna raczej, tak to czytam. Zdrowa rywalizacja, która będzie dla Ciebie, drogi lwie, dosyć użyteczna, motywująca w każdym razie do działania, więc chyba nie należy się tego obawiać tych zmagań, tak? To macie zmotywować do dalszego działania. Więc zobaczmy, dlaczego na tak, dlaczego tak jakby walczyć. No wiesz co, tutaj nie sądzę, żeby Cię to osłabiło w żaden sposób, dlatego że ten król monet i rycerz kielichów dla mnie określają Twoją dosyć mocną pozycję. Więc jeśli pamiętajmy, że w piątce buław często mamy rywalizację taką, której gdzieś tam podłożem konfliktu jest na przykład no zazdrość, tak? Więc jeśli nawet to będzie jakieś konstruktywne, oparte na zazdrości, to dla Ciebie jednak budujące w moim odczuciu, że wyciągniesz z tego dla siebie to, co najlepsze, żeby przełożyć to na realne działania. I troszkę tak się tutaj nam to zarysowało. Znaczy to jest rycerz monet i rycerz kielichów, przepraszam, jeśli powiedziałam król monet. To jest rycerz monet i rycerz kielichów, czyli to, co tutaj jest kością niezgody, tak? To, co tutaj jakby powoduje u innych być może zatrwożenie. Ty te informacje cedzisz, ty te informacje przesiewasz, wyciągasz z tego te kluczowe, najważniejsze i je później wdrażasz w życie, żeby poprawić, zmienić, ulepszyć. Może być zawodowe, słuchajcie, wiecie, bo to się tak pokazało. Natomiast abstrahując od samej tej buławowej energii, która potrafi wnieść sporo zamieszania, to później już wiesz, czego się trzymać, tak? Więc to Cię jakby wzmocniło, jak dla mnie. Wiesz, czego się trzymać, co więcej, okazuje się, że to nadal sprawia Ci wiele frajdy, a wkładając to swoje serce, to powoduje z kolei, że jesteś, no, jakby to powiedzieć, no, odróżniasz się od reszty, bo podążasz za sercem. Tutaj też jest taka historia, słuchajcie, ktoś Wam może coś zechcieć narzucić w tej piątce buław. Więc niech to będzie, znaczy cokolwiek będzie tą sytuacją, tak? Więc chodzi o to, żeby jednak podążać za sercem, to jest tutaj pokazane bardzo. Co będzie blokujące? Niezdecydowanie. Niezdecydowanie, czyli jakby wyciągnięcie wniosków z tej sytuacji, która w pierwszej chwili mogłaby się wydawać być chaotyczna, konfliktowa, bałaganiarska, nieprzyjemna i tak dalej. Wyciągnięcie z tego wniosku wydaje się być dla Ciebie, drogi, wdrożenie później w życiu jakiejś konkretnej, być może jednej informacji, tak, tutaj jakby pozyskanej, wydaje się być dla Ciebie, drogi lwie, bardzo konstruktywne i zadowalające w gruncie rzeczy. To, co mogłoby zablokować tę piękną energię, która nam się tutaj pokazała, to jest niezdecydowanie, przeciąganie spraw w czasie, a może rozwiążą się same, i brak elastyczności, być może właśnie na to, co przychodzi tutaj, być może na te informacje, które przychodzą tutaj, tak? Albo brak wiary, albo przeciąganie spraw w czasie, bo brak wiary, że tutaj po jakichś trudnościach nastąpi dobry czas, albo nastąpi zmiana. Otóż wydaje się, że tak. Wydaje się, że tak. Dziękuję Wam bardzo. Tasuję karty, słuchajcie, i zapraszam panny. Słuchajcie, no świat, i on mi się sam odwrócił. Więc zostawiam i przestaję tasować, przerywam tasowanie. Słuchajcie, karta świat mówi o zakończeniu, prawda? Ruszamy w nowe. Zobaczcie tutaj, jakby ta rama też, jakby jakiś cykl został już zamknięty, ponieważ nagrywam ten film na kolejny rok. Więc droga panno, jesteś gotowa, tu masz sukces, masz dobry czas, dobre wiadomości, czas spełnienia,
Czas, żeby wykorzystywać swoje doświadczenia nabyte przez kolejne 12 miesięcy i zacząć dla siebie coś nowego, jakąś nową podróż. Powód do radości jest, powód do tańca jest. Ta kobieta jest bardzo zadowolona z tego, co udało jej się osiągnąć. Więc ja Wam tego świata życzę, czymkolwiek ten świat dla Was jest, jakimkolwiek spełnieniem Waszych marzeń i uważam Waszych wysiłków, to nam się tutaj właśnie pokazało. Żeby zacząć dla siebie jakąś nową podróż, zrobić coś nowego, pójść w nowym kierunku, rozwijać się w nowym kierunku, ale z drugiej strony używać już tego i dzielić się być może z innymi tym, co już teraz wiesz, tak? Jesteś gotowa, będziesz gotowa. No i teraz słuchajcie, spróbujmy określić jakby co tutaj jakby przemawia za tym, żeby tak, iść w tą stronę, zamykać wszelkiego rodzaju, nie wiem, projekty, być konsekwentną też, tak? Zastanawiać się mniej więcej za rok, co jeszcze mogę dla siebie zrobić, żeby rozwijać się, w którym kierunku mam teraz pójść i tak dalej. Koło fortuny. I trzy miecze. Słuchajcie, no koło fortuny i trzy miecze. To ciekawe, to ciekawe, to ciekawe. Na spodzie 10 mieczy. Dajcie mi się zastanowić. Tak, no przede wszystkim jakby powiem tak, tutaj ta koło fortuny mówi dobra, to jest coś z przeznaczenia trochę. Jakaś zmiana, która dla innych może być trudna, ale będziesz gotowy, żeby ją podjąć. Żeby to wdrożyć w życie. Trzy miecze, pamiętajmy, to nie musi być Wasz ból, to nie musi być Wasze cierpienie. To jest albo, powiedziałabym, reakcja z zewnątrz jakaś na to, co Wy proponujecie, albo trudna decyzja do podjęcia. Ale wydaje mi się, że ta trudna decyzja, która nam się rysuje tak naprawdę w arkanach małych, zostanie zniwelowana przez ilość dobrych aspektów związanych z tą sytuacją, które nam się pokazały w arkanach wielkich. W energii karty świata i w energii karty koło fortuny, czyli sprawy po prostu ruszają do przodu. Tak wiem, coś muszę ze sobą zostawić, coś muszę zamknąć. Po prostu jest jakaś tutaj trudność, ale to mnie nie zatrzyma. To mnie nie zatrzyma, bo ja cały czas jestem skoncentrowana na tym, co mogę mieć dobrego, idąc tą drogą. Tak? Nie mam żadnych oczekiwań. Ktokolwiek miał oczekiwania względem mnie, które nie były zakomunikowane, które nie były jakby jasno określone, no bardzo mi przykro, to nie były moje oczekiwania, tylko otoczenia. Okay? Więc pamiętajmy, że te trzy miecze, które są moim zdaniem trochę wynikiem tego, że tutaj jakby masz czego się uradować, jesteś gotowa, idziesz dalej, mogą być rozczarowaniem otoczenia, które na przykład myślało, że podejmiesz inną decyzję. Co może by zablokować? O Boże, miłość? To ciekawe. Ja bym powiedziała, odejdź od emocji, droga panno. Emocje mogą cię zablokować, szczerze tak uważam. Jakaś nazbyt emocjonalność, taka powiedziałabym. To nie znaczy, że nie masz empatii w sobie, ale chodzi o to, żeby zdrowy rozsądek tutaj jakby jednak i logiczne postrzeganie spraw i używanie intelektu na plan pierwszy się wysuwało, że emocje mogą być czynnikiem rozpraszającym, po prostu rozpraszającym. Chociaż są. Więc te decyzje, być może związane z tym, jak zamkniesz już coś dla Ciebie ważnego i będziesz dalej ruszała w nową podróż dla siebie ważną, nowe rzeczy zaczynała, to te decyzje powinny być moim zdaniem tutaj i zdajesz sobie pewnie dlatego sprawę, że to nie jest łatwe. Dlatego trzy miecze się pokazały, że te decyzje powinny być ugruntowane właśnie na takim bardzo solidnym, przemyślanym, przeanalizowanym podłożu. Że ta emocjonalność, która nam się tutaj pokazuje, ona mogłaby Cię rozpraszać, ona mogłaby trochę jakby pogląd całej sytuacji lub pogląd na całą sytuację rozmywać, tak? Nie widzimy wyraźnie. Nie widzimy wyraźnie. No więc słuchajcie, świat dla panny, sprawdźcie sobie ascendent, jak obliczyć swój horoskop urodzeniowy, link zostawiam w opisie filmu. Zapraszam wagi. No niesamowite, wypadło słuchajcie, ale nie tak jak dla panny, więc ja idę dalej. Bo dla pani po prostu mi się odwróciła karta Natalii.
Moje drogie wagi. Zmiana. I od razu wyjmę tutaj, muszę zobaczyć więcej. No, ale piękna. Czy ta zmiana was jakby... Dobra, bo do czego zmierzamy i jest wieża. Wieża może mówić o tym, że to nie jest do końca moment jakby mile widziany dla ciebie, ale jest potrzebny i trzeba mieć odwagę. I wy macie tę odwagę tutaj do tego, co się wydarzy, żeby dostosować się do okoliczności zewnętrznej. Dlatego, że prowadzi was rydwan przy karcie cesarzowej. Rydwan, który mówi, absolutnie kontroluje przeciwności. Cokolwiek się zdarzy, będziesz kontrolował te przeciwności. I cesarzowa, która mówi, kurczę, no jakby dam sobie z tym radę, wiem o co chodzi, bo stworzę coś nowego, przemodeluję, zmienię, przebuduję, tak? Więc to jest wieża. Wieża, która powiedziałabym, może mówić o jakimś takim, na przykład ochłodzeniu uczuć w relacji, która może mówić o jakiejś takiej kryzysowej sytuacji, tak? No w życiu różne rzeczy się zdarzają przecież. Na spodzie jesteście wy. Karta Sprawiedliwość. Więc bardzo silnie się tutaj zarysowaliście. Więc ta wieża was nie wystraszy, czymkolwiek jest ta zmiana, która nadejdzie z zewnątrz, albo którą sami zechcecie wdrożyć w życie. Sami zrobić porządek, zburzyć to, co zburzenia wymaga, żeby jeszcze raz dokonać później rekonstrukcji, odbudowy, tak? Tak jak chcecie wy tego. Co was mogłoby zablokować? Paść monet i cztery kielichy, czyli zobaczcie, tak naprawdę macie dużą siłę do tego, dużo mocy, żeby coś zmienić, przebudować lub odnaleźć się z korzyścią dla siebie, bo cesarzowej zazwyczaj niczego w życiu nie brakuje, z korzyścią dla siebie w takiej sytuacji z gatunku nagłych zewnętrznych, bądź w sytuacji, w której po prostu my dokonujemy gruntownych przemian w naszym życiu, macie dużo siły, żeby pokonać trudności, żeby wyjść na prostą, żeby wszystko sobie poukładać, wyciągnąć z tego dla siebie co najlepsze, tak? Na przeszkodzie stają cztery kielichy, czyli taka karta braku wiary w siebie trochę. Braku wiary, czy tego chcę. Nie uda się, skończy się jak zawsze. Czyli sami się sabotujemy tak naprawdę, sami sobie kłody pod nogi rzucamy. I przy tym jest paść monet. Paść monet, który tak naprawdę jest ostrzeżeniem tutaj, który mówi, słuchaj, nie uważaj, że wiesz wszystko, bo musisz się jeszcze czegoś dowiedzieć o tej sytuacji, zanim zaczniesz działać. To jest dla wagi, moje drogie wagi. Tak bym to wam określiła. I następna karta to jest 8 kielichów i ja myślę, że to jest bardziej wasza gotowość do zainicjowania, przeprowadzenia, podjęcia zmian. Wasza gotowość. I ta gotowość moim zdaniem jest odpowiedzią na jakiś czynnik zewnętrzny lub narastała w was od dłuższego czasu. I to, co może was zatrzymać, to jest takie, powiedziałabym... takie apatyczne podejście do spraw, ok? Lub zakładanie, że jestem mistrzem świata, wiem wszystko o tej sytuacji, tak? Otóż nie, trzeba będzie się o niej czegoś więcej dowiedzieć, doszukać, spojrzeć głębiej, poszukać głębiej. Dziękuję wam bardzo, uważajcie na siebie, słuchajcie, i zapraszam Skorpiony. Kasujemy karty, moje drogie Skorpiony. Aż buław. Pięknie, drogi Skorpionie. Nowe otwarcie. Szansa na nowe otwarcie. To jest czas inicjacji. Nowych początków, jak wiemy. Zmian różnego rodzaju. To wszystko jest bardzo spontaniczne. To wszystko wynika z tego, że wy tutaj czujecie, że to będzie bardzo satysfakcjonujące. Nowy początek, pełen pasji. Nowa relacja.
bo pamiętajmy, że to są również przygody natury miłosnej, tak? Takie powiedziałabym satysfakcjonujące, jeśli chodzi o kwestie seksu, w ogóle dużo aktywności seksualnej, jakieś takie przebudzenie na to być może, ale mamy dużo kreacji, zdolności twórczych. Nowy początek, szansa na nowe. To jest też jakiś moment przełomowy, tak sobie myślę. Bo jeśli od dłuższego czasu chciałeś coś wdrożyć, drogi jakby skorpionie, co właśnie cię tak kręci mocno i do czego czujesz, że to jest jakby dla ciebie i bardzo pragniesz to robić, ale były jakieś blokady, no wiecie, no lockdownowe, epidemiczne, różne inne historie, które wam to uniemożliwiały, to tu jest taki moment przełomowy, który mówi tak, to jest ten czas właśnie, tu jest to tak od wszechświata. Cokolwiek chcesz zrobić, to posiadasz energię, pasję i wolę do tego, żeby po prostu zacząć działać. To jest odpowiedni moment na podjęcie realnych działań, na przejęcie inicjatywy. Bo ciemność was otacza, wcześniej było ciemno. Słuchajcie, to jest tak, że no dlaczego? Dlaczego zacząć działać? Co przemawia na tak? I tutaj mamy 9 mieczy i 5 kielichów. I obie te energie mówią o niedostatku. Emocjonalnym. To jest taki czas, kiedy my może troszeczkę po prostu zagłębieni w tych zmartwieniach, wycofujący się, czujący napięcie, rozczarowani jakimiś wcześniejszymi próbami, nie mamy ochoty próbować kolejny raz. Ale nastanie ten moment, kiedy poczujesz, że to jest ta chwila. Więc to jest tak. Tak naprawdę dla Skorpiona informacje mam na ten moment dwie. Po pierwsze sprawdźcie sobie ascendent. Jak obliczyć ascendent? Informacje zostawiam w opisie filmu. Po drugie, drogie Skorpiony. Tutaj się nam pokazała informacja, że tak naprawdę za około rok coś Cię uwolni z jakichś zmartwień. Coś pozwoli Ci działać w końcu. Tak pełną piersią, z zaangażowaniem. Coś, co do tej pory było stresujące, niezadowalające, albo dla skorpionów, które chciały coś zmienić w swoim życiu, nie czuły inspiracji. Obecny stan rzeczy był stresujący, czułeś, że życie przecieka Ci gdzieś tam przez palce, to powodowało, że się wycofujesz w ogóle, tak naprawdę życie w takim, powiedziałabym, trochę zawieszeniu. To się zmieni. To chciałam powiedzieć, że to się zmieni. I powiem szczerze, że to się zmieni trochę samoistnie. Bo tak jak wspominałam przy Asie Buław, to jest moment przełomowy i po prostu tak od wszechświata, więc to się zmieni trochę samoistnie. Zobaczcie na kolory tych kart. To tutaj mamy taką ciemność w sumie, a tutaj mamy piękne pomarańcze, czerwienie, które zagrzewają do tego, żeby działać. Jest kwestia nastawienia też, więc drogi Skorpionie, jeśli słuchają mnie Skorpiony, bo 9 mieczy, dobra, powiem dlaczego to mówię, bo 9 mieczy to jest karta takich depresyjnych stanów, obsesyjno-depresyjnych, paranoidalnych również, dlatego o tym mówię, więc jeśli są tu Skorpiony, które podejmują działania w kierunku wyjścia z właśnie z tej ciemnicy takiej, nazwijmy to, z tego słabszego czasu, tak jakby za rok teraz się odradzasz. Jest szansa, to się pokazała bardzo silnie, szansa, którą chwycisz. Jeśli to są jakieś inne zmartwienia życiowe, pracowe, wynikające też jakby z tego, że to, co robimy, nas nie do końca satysfakcjonuje albo przestało nas satysfakcjonować, tak? To jakby za rok się zmienia. Trzeba będzie, moim zdaniem, to złapać. Paść buław, a i 10 buław. Co mogłoby Cię zablokować? No, tuż tak. Nie wiem, co chcesz zmienić i co będziesz chciał złapać. Czy nową relację, czy nową pracę, czy coś nowego dla siebie w swoim życiu. Ale jednym z aspektów, który mogłyby Cię blokować, są jakieś kwestie z młodymi ludźmi, z dziećmi, powiedziałabym. Z drugiej strony to, że tutaj łapiesz tę szansę, bo czujesz, że to jest dla Ciebie. I to nie da się oszukać po prostu siebie samego, prawda? To jest to związane również, że za tym ciągnie się jakiś kłopot. Więc myślę sobie, że może Ty czujesz, że coś powinieneś zmienić w swoim życiu, ale nie jesteś gotowy na to, żeby dźwignąć teraz jakby całą rzeszę tych kłopotliwych, drugoplanowych sytuacji, które są konsekwencją do tego, żeby podjąć działanie. Więc potrzebujesz czasu, sobie myślę tak. Ale owszem, no jakby tutaj też ta dziesiątka buław mówi na spokojnie, tutaj bierz tyle, ile potrzebujesz na siebie w danym momencie, tak? Uważaj, żeby się nie przeciążyć, żeby nie dźwigać za dużo. Ale jest też skorpion, który powinien zrzucić z siebie jakiś dźwigany ciężar, na przykład z kimś porozmawiać i to Cię uwalnia.
Boże, dlaczego wy zawsze musicie mieć takie skomplikowane czytania? Znaczy, no nie zawsze, ale powiem wam, ten akt była w mnie tak fajna. Spodziesz jest rycerz kielichów. Czyli ewidentnie jest dobra, drogie skorpiony, już nie będę się rozwodzić. Ja lubię też takie w miarę konkretne informacje, więc powiem wam tak. Jeśli tutaj jakby są osoby, które mnie słuchają i w tej chwili czujecie, że dobra, niby wszystko jest w porządku, a tak naprawdę, jak się temu przyjrzę głębiej i sobie pomyślę o swoim życiu, to nie bardzo mi się ono podoba, z różnych przyczyn. I wy wiecie z jakich. To tak naprawdę w przyszłym roku, jakby no za rok od teraz, bo to robimy w tej intencji robimy to czytanie, tutaj jakby coś w was wstępuje, jakaś kompletnie nowa energia do życia, rozbudzająca. To też może być wynikiem, po prostu albo ułożenia się spraw, że czujecie, że to jest ten moment, ale skorpion, który, no też jakby mówię szczerze, tak, jeśli jest skorpion, który pracuje nad sobą, wychodzisz z jakiejś trudnej sytuacji, depresyjnego być może stanu lub po prostu trudnej sytuacji, no, to jest przełom, więc rób to dalej. Och, kurczę, dziękuję bardzo. Zapraszam strzelce. Okej, moje drogie strzelce, co wy macie? 9 monet, wow. Zadowalająca bardzo energia, uważam. Będziecie zadowoleni, samowystarczalni, skoncentrowani na sobie, na swoich potrzebach, nie tylko na potrzebach otoczenia. Kto chce być singlem, będzie singlem. Kto chce być w związku i mieć własną przestrzeń na swoje pasje, na swoje hobby, na swoje zainteresowania, również ją znajdzie. Jesteś w harmonii z otoczeniem, uważam. Jakiś zasłużony sukces, może również finansowy. Masz w sobie wielką siłę, inni to dostrzegają. No piękna energia, jestem w ogóle, bardzo ją lubię i to nie jest obiektywne akurat. Bo to moja karta, osobiście moja, to jest Wenus w Pannie, więc ja dobrze rozumiem tę energię. Dobra, zobaczmy dalej. No dobra. Dlaczego na tak? Dlaczego trochę zadbać o tę przestrzeń, drogie strzelce, tutaj? No chociażby o taki czas dla siebie, który pomoże wam uspokoić jakieś myśli, odpocząć, zastanawiać się na spokojnie przed podjęciem decyzji, tak? Natomiast to jest też, słuchajcie, finansowo moim zdaniem jakiś przełom. Tutaj mamy taki, powiedziałabym, dobry czas po trudnościach, więc też bądź otwarty, aby przyjąć jakieś propozycje, tak? To jest jeszcze taka informacja dla was. W tej dwójce mieczy możecie się zastanawiać, czy to przyjąć. Możecie nie mieć pewności, czy to przyjąć. Mogą być jakieś wątpliwości, czy iść tą drogą. Możecie to blokować. A tutaj powiedziałabym, że ta analiza za i przeciw pozwoli wam i skoncentrowanie pozwoli wam podjąć decyzję umiejętnie. O tym mówi ta karta. Więc daj sobie też czas, drogi strzelcu, żeby te dostępne opcje sobie porozważać. Powiem jeszcze coś. Tu sytuacja się zmieni finansowo dla was, zawodowo dla was, bo dwójka mieczy jako taka szybka wskazówka mówi: odsuń się od standardowego sposobu myślenia, jakiegoś sztampowego sposobu myślenia. Żeby to zrobić, zrób sobie przerwę, żeby dowiedzieć się w ogóle o sobie więcej, o sprawie więcej i tak dalej. I taki moment właśnie następuje i to powoduje, że coś się zmienia, nabiera tempa, wyróżnia cię to. Więc bym powiedziała, idź w to. A zobaczmy, co mogłoby zablokować. Zablokować. Magik, pamiętajmy, ma ciemną stronę swoją, tak? Czyli my chcemy z czymś wystartować, chcemy coś zrobić. Wiemy, że mamy wszystko, ale w siebie nie wierzymy. Czyli brak wiary w siebie samego. Tak jak dla mnie. Takie negatywne nastawienie do spraw, negatywne postrzeganie spraw. Tak maruda, taka, a maruda, nic się nie uda.
Nie, nie, nie. Więc to tutaj zwracamy uwagę po prostu. Na spodzie macie asa kielichów, naprawdę piękną, fajną energię. I co jeszcze mogło blokować? Blokować sąd ostateczny, czyli jak dla mnie takie właśnie brak szczerości ze sobą co do swoich potrzeb, nieuspokojenie jakiejś przeszłości, która wciąż się za nami ciągnie i nas jakby ciągnie za sobą i nie pozwala ruszyć do przodu. Bo to jest czas na odrodzenie się, drogi strzelcu, dla Ciebie. Finansowo, jeśli chodzi o kwestie osobiste, złapanie oddechu, własnej przestrzeni, to się tutaj pokazało. Dziękuję Wam bardzo. No, krótko dla strzelców, ale cóż będę się rozgadywać, skoro dla mnie wszystko jasne. Więc sprawdźcie sobie może też ascendent, bardzo proszę. Jak sobie obliczyć ascendent, zostawiam Wam informacje w opisie filmu. I tyle, kochani. I zapraszam koziorożce. Moje drogie koziorożce, zobaczmy zatem, co dla Was. Tasuję karty, tasuję. No dobra. Uwaga. Pięć monet. Koziorożec, pięć monet, ale to pamiętajmy, że my z tego jakby będziemy wychodzić, w sensie szukamy rozwiązań tutaj. W piątce monet film o tym nagrałam, w sensie o tej karcie. Wiecie na pewno, jeśli nie, to przejrzyjcie sobie playlistę, jedną z playlist czytania poszczególnych kart i tam jest jakby trochę więcej o karcie pięć monet, jak się w niej czujemy, nie zawsze chodzi w niej o pieniądze. Czasami jest to brak, który odczuwamy wewnętrznie, bo właśnie na przykład nie do końca wiemy, co ze sobą zrobić, w którym kierunku zmierzać, czego ja pragnę, co sprawi mi radość. I to prowadzi do jakiejś izolacji i to prowadzi do tego, że jakby tutaj ciężko nam zrozumieć, jak sobie pomóc. Oczywiście tutaj mogą być jakieś braki finansowe, więc jeśli będziesz, drogi koziorożcu, cierpiał na braki finansowe albo zasobów, to tutaj ta karta mówi, dobra, ale jakby koncentrując się na tym, jak to zmienić, zmienisz to. Wyjdziesz przez tą bramę, znajdziesz wyjście z tej sytuacji, znajdziesz wyjście, jak się uwolnić z tej sytuacji. Bym raczej powiedziała, że to jest jakiś taki przełom, tylko trzeba zostać silnym. Bym powiedziała też, żebyś koziorożców w międzyczasie, czyli w ciągu tego roku, zostawiał dokładnie za plecami, tak jak ta kobieta jest odwrócona tutaj do obiektywu. Wszystko to, co powodowało, że jakby no było Ci zimno, chłodno i nieprzyjemnie. Dlaczego tak? No bo zasługujesz na to, co najlepsze. Zasługujesz na to, co najlepsze. 10 kielichów. To 10 kielichów na tej karcie jest piękne. Nie daj się ranić też, powiedziałabym. Pamiętajmy, że ja wiem, że to akurat tak nam się trochę romantycznie tutaj dziewięć buław na spodzie jakby ułożyło, natomiast myślę sobie, że to mogą być również sytuacje zawodowe, gdzie jesteś rozczarowany atmosferą w pracy, atmosferą jakby z ludźmi, z którymi współpracujesz, że właśnie nie ma z nimi jakiegoś połączenia. I w moim odczuciu tak naprawdę tutaj jednym z rozwiązań jest znalezienie swojej własnej drogi i swojego własnego miejsca w tym środowisku zawodowym, żeby tak naprawdę to Cię nie dotykało i znajdą się jakieś rozwiązania. Jeśli chodzi o miłość, to powiem Wam szczerze, moje drogie koziorożce, nie daj się ranić, ktokolwiek Cię rani. I nie rań drugiej osoby, bo to też powoduje jakiegoś rodzaju taki trochę później rykoszet być może. Zobaczmy, co może przeszkadzać. Dziwne macie czytanie. Dziewięć buław, później świat. Poczekajcie, mojego drugiego koziorożca. Muszę wziąć karty dodatkowe i Wam to doprecyzować, dobrze? Bo tak czuję, że to jest ten... Albo nie, nie muszę brać. Doprecyzujemy tymi.
5 monet kochankowie. To jest dla mnie, moim zdaniem, odejście od być może relacji, albo wyjawienie prawdy, że w konkretnej relacji albo zabrakło już tego czegoś między wami, albo zrobiło się zimno. Więc wydaje mi się, że koziorożec po prostu będziesz trochę mierzył się, będziesz troszkę mierzył się z taką koniecznością bycia szczerym ze sobą, moim zdaniem, i szczerością wobec drugiej osoby, żeby na przykład możesz sobie uświadomić, że osoba, z którą jesteś, nie jest tak naprawdę twoją bratnią duszą, krótko mówiąc, nie rozumie cię, tak? Możesz sobie uświadomić, że coś się między wami skończyło, wypaliło i tak dalej. Możesz sobie uświadomić, bardzo dziwne macie przesłanie, koziorożce moje, natomiast no jakby to uświadomienie może być trudne, ale z drugiej strony jest wyzwalające, bo przynajmniej wiesz, na czym stoisz, tak? Lepsza prawda mówiona wprost niż słodkie kłamstwa, które donikąd nie prowadzą. To trochę taka jest tutaj dla was informacja płynąca z kart. To uświadomienie daje ci możliwość podjęcia decyzji. Chcę jeszcze sprawdzić trójkę mieczy. Dlaczego warto o tym rozmawiać, o tym, co trudne, tak? Bo to jest karta komunikacji, pamiętajmy. Ty zasługujesz na to, co najlepsze w tej dziesiątce kielichów. Niezależnie od tego, czy to są relacje osobiste, miłosne, czy zawodowe. Więc dlaczego warto rozmawiać, komunikować się o tym, co trudne, tak? I nieprzyjemne, i być może kogoś rozczaruje. A smieczy, no bo to przetnie wszystko to, co blokowało, było niejasne, nieprzyjemne. Zrozumiecie coś więcej. Dotrzesz do prawdy, znajdziesz prawdę. No i tyle, będzie to zwycięstwo. Bardzo później jasne decyzje, konkretne. Wyjaśnienie spraw, jak dla mnie. Wyjaśnienie spraw, jak dla mnie. Tu się to bardzo wam silnie zarysowało. Powiem wam jeszcze, że tutaj też wyjaśnienie sobie spraw między tobą a ważną dla ciebie osobą, drogi koziorożcu, powoduje właśnie, że koncentrujecie się na błogosławieństwach i na tym, co realnie macie w swoim życiu i na czym możecie budować dalej, pomimo trudnych chwil w związku kilkunastoletnim. No trudno, żeby nie było trudnych chwil, tak? Więc to jest taka energia dla was. A czego unikać? Wiecie co? No ja bym powiedziałabym, nie zakładania z góry, że wiem wszystko o swoim partnerze, że wiem wszystko o tej sytuacji, mam patent na wiedzę. A druga rzecz, żeby tutaj odsunąć emocje. Naprawdę. Żeby emocje nie wzięły góry. To jest moim zdaniem potrzeba takiej, powiedziałabym, myślenia głową, nie sercem, bo ta empatia tak naprawdę może być rozpraszająca, ona nie dotknie sedna sprawy. Dobra, dziękuję bardzo, słuchajcie, niesamowite. Wcześniej robiłam strzelca, który miał tak w punkt, szybko po prostu poszło przesłanie, a koziorożce trochę bardziej skomplikowane. Zapraszam wodniki teraz, moje drogie wodniki. No dobra, zobaczmy, co u was. Tasuję. Moje drogie wodniki. No dobra, mamy ją. Królowa mieczy. To prawie wy. Prawie wy, to mieczowa energia jest, kochani. Szczera babka bardzo. Bardzo ją lubię. Ja lubię takie energie. Szczere, konkretne, ale nie cyniczne, wiecie, jakby takie niedrobiazgowe, takie, które szpile wsadzają. Nie, nie, raczej powiedziałabym osoba bardzo szczera, bardzo taktyczna, działająca rozważnie. Intelekt ma znaczenie, więc to jest też karta singielki, moje drogie panie. Więc jeśli jest tutaj wodniczka moja miła, która postanowiła zmienić swoje życie i rozstać się, odejść, no to za rok o tej porze wydajesz się być bardziej doświadczoną, ale niezwykle silną singielką. W każdym bądź razie, tutaj jakby za rok o tej porze, tutaj wodnik się pokazuje jako ktoś, kto myśli bardzo przyszłościowo, być może obmyśla jakiś plan, więc bywa trochę zamyślony, ale następnie komunikuje się z osobami, które być może są lub będą w ten plan zaangażowane
i zabiera się do dzieła. Odsuń iluzję. Prawda, tu jest prawda, bardzo dużo prawdy, bardzo dużo z takich sprawiedliwych decyzji, to jest konieczne w ogóle. Intelekt jest mocną stroną. Zobaczmy, co przemawia na tak. A tłem sytuacji jest miłość. Miłość lub połączenie z przyjacielem, być może z przyjaciółką, która dla Ciebie, drogi wodniku, jest po prostu uzdrawiająca, regenerująca. Dla części z Was rzeczywiście, no miłość tak, ale to jakby... To jest wyzwolenie też po regeneracji. Wcześniej byłaś, drogi wodniku, wcześniej byłaś królową kielichu, czyli obdarzałaś kogoś uczuciem swym, prawda? Tą miłością. Natomiast cztery miecze mówi uzdrawiasz się, czyli przed czwórką mieczy była trójka mieczy, jak rozumiem, rozczarowanko. Za rok od teraz jesteś po prostu doświadczoną, jeszcze bardziej silną kobietą. To dla nikogo być może, ale się pokazało. Ja wolę wierzyć tutaj jakby w ten scenariusz, że tutaj wodnik podejmuje jakiegoś rodzaju inicjatywę planowania swojej przyszłości w oparciu o miłość, która pokazała się w jego życiu. I tutaj nawet ta sama płeć nam się pięknie pokazała. I znalezienie tej osoby jest uzdrawiające dla Ciebie, drogi wodniku, i bardzo budujące. I działa kojąco. Co mogłoby stanąć na przeszkodzie? No na przeszkodzie mogłoby stanąć, że jest z tym związana tutaj z tą energią jakiegoś rodzaju strata, trzeba coś za sobą zostawić, że kogoś można zranić lub wiecie, że ktoś będzie zraniony. Mniej więcej taka energia, moje drogie wodniki. Że ktoś będzie zraniony, ale też kochankowie pięć kielichów. Zaschło mi już gardle, gdyż nie wzięłam sobie nic do picia tutaj. Tak, że ktoś będzie zraniony. Wiecie, co mi przyszło do głowy? Niesamowite. Nie dajcie się szantażować. Jeśli chcecie odejść, rzeczywiście pójść w nową stronę dla siebie, to tutaj jest ktoś, kto trochę umie wykorzystać jakieś informacje. Wasza droga tę osobę dotyka, ale w taki sposób nieprzyjemny, bo może miała jakieś oczekiwania względem Was. I żeby to nie stało się blokujące, w sensie, żeby to Was nie zatrzymało, bo Wy jesteście mocno zdeterminowane do tego, żeby ruszyć, ten plan wdrażać w życie. Więc powiedziałabym, że tutaj ta energia takiego działania trochę na, grania trochę na emocjach, które mi się pokazało, mogłaby być wstrzymująca. To, że wasz pomysł na siebie, wasz pomysł na życie, to jak chcecie żyć, jest dla kogoś rozczarowujący i ta osoba to o tym mówi, miała względem Was jakieś oczekiwania, ona o tym mówi, słuchaj, no rozczarowujesz mnie, nie wiem, łamiesz mi serce, nie rób tego i tak dalej, ale Wy i tak to zrobicie. W ogóle, no. Więc to mogłoby być rozczarujące i blokujące dla Was, a Wy i tak zrobicie swoje, no. Ten, kto myśli, że jest w stanie powstrzymać wodnika, to się myli. Zapraszam rybki, moje drogie ryby. Tasujemy. Okej. No dobrze, zatrzymuję tasowanie. Karta sama mi tutaj bardzo silnie się wysunęła i tu mamy królową kielichów, moje drogie ryby. Ryby, rak, skorpion swoją drogą. Pracuj nad sobą, na spodzie jest ósemka monet. To jest dla mnie kobieta, która rozumie swoje emocje. To jest osoba bardzo empatyczna, bardzo spokojna o siebie, o swoje życie. Ciężko ją wyprowadzić z równowagi. I dlaczego o tym mówię? No dlatego, że na spodzie jest ósemka monet, która między innymi oznacza również pracę nad sobą, rozwój własny. Królowa kielichów może być miłością dojrzałą, którą chcecie komuś ofiarować, bądź ktoś chce Wam ofiarować. Natomiast tutaj na przykład mamy sytuacje, w których rybka pani, czy też rybka pan, bo jest to czytanie ogólne, doskonale wie, jak zająć się sobą, zatroszczyć się o siebie, żeby nie tracić balansu wewnętrznego. Więc troszcz się o siebie, droga rybo, tym bardziej, że na tak przemawia as mieczy, który mówi, słuchaj,
to Cię wzmocni, odetnij wszystko, co Cię dezorientuje lub blokuje prawdę, co powoduje, że trudno Ci jest się, że tak powiem, odnaleźć w sytuacji, nie, jakby to coś zaciemnia jasność przekazu, nie jesteś w stanie podjąć na przykład trafnej decyzji. Bądź bardziej asertywna, rybo. To się dla Ciebie pokazuje. Ta asertywność, wyznaczenie granic w oparciu o szacunek i miłość dla siebie będzie Cię wzmacniać tylko i wyłącznie. I tu jest ryba, która żegna się z sytuacjami, ludźmi, których powiedziałabym, no już się czas skończył. Czas już się skończył tej wspólnej podróży i dalej już razem nie idziemy, bo tak się zdarza. Ryba idzie w jakąś kolejną stronę, tutaj nową stronę, przepraszam, tu może być nowy cel dla Ciebie, bardzo wyjątkowy i bardzo klarowny się to dla Ciebie stanie i będziesz chciała o to zawalczyć. Co Cię może blokować? Sześć monet i dziewięć monet. Jeśli to jest miłość, to może Cię zablokować fakt, że wcale jest Ci dobrze tutaj, gdzie jesteś. Tu mamy singla. I nie do końca będziesz przekonana, czy chcesz ze swojego życia rezygnować. Dosłownie może z życia, z jakości życia rezygnować. To bym to chciała określić. Blokujące tutaj dla rozwoju tych emocji, bo pamiętajmy, że ta królowa kielichów, która używa serca, ona nam podpowiada, tak? Ono jej podpowiada, co robić. Ona zachowuje empatię w sytuacjach trudnych właśnie, stara się zrozumieć otoczenie i tak dalej. Jest taka bardzo pro z zachowaniem granic, o których mówiłam. Natomiast co temu może przeszkadzać? Jakieś takie nastawienie na siebie bardzo. Na siebie bardzo, na jakieś finanse, na jakieś kwestie takie, powiedziałabym, materialne. To jest blokujące. Jeśli ktoś chce zmienić pracę, bo ta praca nie dawała mu satysfakcji emocjonalnej, może materialną, ale nie emocjonalną, nie wiem, powiem to, to liczcie się z tym, kochani, że trzeba będzie ostrożnie, ostrożnie z pieniędzmi, tak? Mądrze sobie nimi gospodarować. To się nie pokazały karty, od razu też powiem. Nie pokazały się karty, które mówią, że Ci zabraknie tych pieniędzy. Tylko raczej pokazały się karty, które mówią, że trzeba będzie ostrożnie przez jakiś czas. Jeśli jest, słucha mnie ryba tutaj, która wie, że w pracy, na przykład w środowisku zawodowym, stać ją na więcej i zasługuje na więcej, to nie przestawaj w siebie wierzyć. Bo 9 monet oznacza kobietę, osobę, osobnika zadowolonego, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Czyli to jest zasłużony sukces. Natomiast to, co wynika tutaj zawodowe, co wynika z królowej kielichów, musi być w Tobie. Tak? To jest coś, co nosisz w sobie. Więc droga rybo, dla swojego własnego dobra, tak naprawdę, w tej królowej kielichów, pokazała nam się, i następna, co mamy pod spodem, ósemka monet, pokazała nam się energia kogoś, kto zostawia jednym cięciem, usuwa te sytuacje, ludzi, miejsca, które powodowały, że brakowało Ci tutaj tego spokoju wewnątrz. I stajesz się jeszcze bardziej asertywna, droga rybo. Tak? Pracujesz nad sobą, rozwijasz się. Jeśli to jest miłość, bo ta królowa kielichów potrafi obdarzać ją miłością, pamiętajmy, to możesz nie do końca być tak od razu szybko tu, teraz zainteresowana tą miłością, bo może Ci być dobrze tu, gdzie jesteś. Na tym, że tak powiem, na tym etapie swojego życia, w którym jesteś. Tak? Jeśli to jest praca, masz nowy, genialny pomysł, to nie zakładaj, że to nie wyjdzie, w sensie, że to nie pójdzie dalej, że nie będzie tutaj jakby harmonii i tak dalej, że nie dostaniesz zwrotu z tego, co inwestujesz. Bo ten zwrot się pokazał, on się pokazał jakby w blokadzie, czyli takim, że może będą jakieś opóźnienia, może będą jakieś trudności, może my sami przestaniemy w siebie wierzyć na jakimś momencie jakby pracę nad tym i po prostu przestaniemy to robić, tak? Przestaniemy to rozwijać, ale de facto dochodzi do tego, co najlepsze, tylko ostrożnie z pieniędzmi. Bardzo Wam dziękuję, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.